Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czy umiem zrozumieć Twoje słowo? Czy często do niego zaglądam? Czy chcę Ciebie słuchać? Nie wiem, Panie. To wszystko wydaje mi się takie trudne i niezrozumiałe. Łatwiej mi słuchać podszeptów szatana, bo daje łatwe rozwiązania i obiecuje wiele wspaniałości. A Ty mówisz, że w Twoim słowie mam żyć. Twojego słowa się trzymać. W nim jest wszystko, co jest mi do życia potrzebne. Wiem, Panie, że Tobie chcę oddawać pokłon, Tobie służyć, Ciebie słuchać. Poza Tobą nie ma dla mnie życia. Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Pozwolę się więc dzisiaj duchowi wyprowadzić na pustynię. Razem z Tobą, Panie. Chcę być razem z Tobą, by razem z Tobą stawiać czoło duchowi zła i go pokonać. Jest to duchowa walka, która decyduje w sposób konkretny o kształcie mojego życia. Właśnie w sercu, w moim sercu rodzą się zamiary i czyny nie zawsze zgodne z Twoją wolą. Dlatego, biorąc sobie do serca Twoje słowa, pragnę wejść razem z Tobą na drogę duchowej przemiany. W świetle Twojej miłosiernej miłości pragnę oczyszczać swoje sumienie, odrzucać kłamstwa szatana i słyszeć Twój cichy głos. Maryjo, bądź ze mną na pustyni mojego wielkiego postu. Na tej drodze przemiany wspieraj mnie swoją miłością, troską i wstawiennictwem. U Syna, który jest zwycięzcą szatana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.